pokrótce z Biblii na co dzień, na dzień dzisiejszy, piątek 3 kwietnia, czytamy takie słowa. Psalm 89, wiersz 16. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Oraz także list do Efezjan, rozdział 5, wiersz 8 i 9. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Drodzy internauci, nasze dzisiejsze fragmenty mówią o naśladowaniu. Niewątpliwie poprzez naśladowanie jesteśmy w stanie się bardzo, ale to bardzo dużo nauczyć. Swój wzrok kierujemy na obrany przez siebie ideał i pragniemy się do niego jak najbardziej upodobnić. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy, że popatrzymy na najmłodszych. Dzieci starają się naśladować swoich rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo i to już nawet w tych najbardziej prostych, codziennych czynnościach. Kiedy mama gotuje obiad, to dzieci bawią się obok niej w kuchni i starają się powielać jej zachowania. Kiedy tata prowadzi samochód, to dzieci naśladują jego ruchy i udają, że także kierują pojazdem. Z pewnością każdy z Was jest w stanie podać jeszcze wiele innych przykładów związanych z tym, jak dzieci naśladują starszych. Ale to nie jest najważniejsze. Naśladowanie to nie tylko i wyłącznie coś, co charakteryzuje najmłodszych, ponieważ nie tylko dzieci, ale każdy z nas w swoim życiu stara się kogoś naśladować. Chciałbym, abyś zastanowił się dziś, choć przez chwilę nad tym, kogo Ty starasz się w swoim życiu naśladować. Jaką drogą? I w jaką stronę w swoim życiu idziesz? Czy starasz się naśladować tylko i wyłącznie swoich bliskich? Czyli tych wszystkich, którzy w Twoim życiu byli ważni, istotni? Czy może jednak starasz się naśladować kogoś innego? Nasze dzisiejsze fragmenty nie mówią tylko i wyłącznie o naśladowaniu, ale mówią także, a może przede wszystkim należy powiedzieć, że mówią o chodzeniu w światłości. I to nie takiej zwykłej, ale w światłości pochodzącej od Boga. Autor listu do Efezjan napisał do nas, że mamy postępować jako dzieci światłości, ponieważ owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Z kolei król Dawid, psalmista, dodaje, że błogosławiony jest ten, który umie się radować i potrafi chodzić w światłości Boga. W pewnym sensie można powiedzieć, że to taki chrześcijański elementarz, takie chrześcijańskie podstawy wiary. Czy możesz więc powiedzieć, że tak właśnie wygląda Twoje życie? Czy potrafisz wyznać, że Bóg jest Twoją światłością? W książeczce z Biblią na co dzień, na dzień dzisiejszy, możemy także przeczytać słowa księdza Andrzeja Buzka, który napisał: jedyną mocą, która może wyzwolić człowieka z kleszczy grzechu, jest Ewangelia Chrystusowa. Światło Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie, gdy ono świeci tak, iż przez wiarę pokutę nawrócimy się do Boga i odrodzimy się w Nim, wtedy stajemy się naprawdę dziećmi Bożymi. Jeżeli nie jesteś dziś w stanie powiedzieć, że starasz się żyć w Bożej światłości, to w żadnym wypadku nie oznacza, że jesteś na z góry straconej pozycji. Zresztą Jezus powiedział, i te słowa możemy odnaleźć w Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wiersz 12, że nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co mają się źle. Bóg przychodzi do ciebie i pragnie zapewnić cię o tym, że może być twoją światłością. Wystarczy, że złożysz swoje ręce do modlitwy. I w tej modlitwie powiesz: Boże, bądź moim światłem. Boże, prowadź mnie w moim życiu. Ratuj mnie od złego. Boże, bez Ciebie i Twojej pomocy nie jestem w stanie samemu nic zmienić. Bóg chce nami wszystkimi się zaopiekować. On chce nam wszystkim błogosławić. Bóg jednak nigdy niczego nie narzuca, ale czeka na Twoją osobistą decyzję. Bóg czeka tuż obok Ciebie. Czeka na to, aby każdy z nas otworzył dla Niego swoje serce. Dlatego chciejmy dzisiaj powtarzać za pieśniarzem i niech te słowa staną się naszą codzienną modlitwą.
Stwórz serce czyste we mnie, o Boże mój, a prawego ducha we mnie odnów. Panie, nie odrzucaj mnie od oblicza swego dziś i nie zabieraj mi swojego ducha. Lecz proszę, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Tak przywróć i wesprzyj duchem swym. Amen.